Przez jaki standard? Co do nas, podążamy za świadectwem cerkwi, tak jak jest artykulowana przez świętego Wincentego. Mówi w swoim komatorium, powiedz, że sposób, przez który możesz wiedzieć, czy twoja wiara jest wiarą ortodoksyjną, to nie jest przez cytowanie pisma, każdy heretyk to robi. Jest tym przez pokazanie im tego, że to, w co ty wierzysz, że w to było wierzone przez wszystkich ludzi, we wszystkich miejscach, we wszystkich czasach, od czasów Chrystusa. W taki sposób wiesz, te starożytności i geografii. I w taki sposób wiesz, że twoja wiara jest wiarą raz na zawsze przekazaną świętym. Rzymscy katolicy twierdzą, żeby być głęboko w historii, jest to zaprzestanie bycia protestantem. A mimo to widzimy, że od dawna opuścili historyczną wiarę. Są konserwatywni biskupi w Stanach Zjednoczonych, którzy sprzeciwiają się twoim nowym wysiłkom tego, by zrewidować nauki i tradycje. Jak zaadresujesz ich krytycyzm? Użyłaś przymiotnika konserwatywny. To jest, konserwatysta jest kimś, kto przylega do czegoś. Nie chce widzieć ponad tym. Jest to samobójcza postawa. Ponieważ jedną rzeczą jest wzięcie tradycji pod uwagę, by rozważyć sytuację z przeszłości, ale dość inną jest bycia zamkniętym wewnątrz dogmatycznego pudła. Prawosławni także odrzucają protestantów jako XVI-wierszy wytwór. A mimo to, gdy krytykowali za chrzczenie dziecka homoseksualnej pary, arcybiskup L. P. Difford odpowiedział: ta nowość i prawdziwie niepojęte kryterium, które jest używane przez pewnych, to znaczy, że musimy dyskryminować naszych własnych ludzi w oparciu o ich życie seksualne, nie jest prawosławiem. To nie liczy się nawet jako postawa ludzka. Nie możemy wywyższać seksualnego zachowania i czyjegoś życia miłosnego jako wyłączne kryterium ich przyjęcia lub akceptacji. To są bezprecedensowe rzeczy, o których powiedziałbym, że w Grecji są rezultatem zaimportowanego zachodniego purytanizmu. Potem zaszedł dalej, porównując swoich krytyków do nazistów. To, co arcybiskup odrzuca jako zachodni purytanizm, jest po prostu jasną nauką pism, ale także jasną nauką ojców. Wśród wszystkich twierdzeń Rzymu i Wschodu, oni nie są tymi, którzy stoją z ojcami Kościoła w interpretacji pism, lecz protestanci. Tak samo jak L. P. Difford próbuje rozmyć linię pomiędzy wiarą a nazizmem, prawosławni próbują rozmyć linię między protestantami a kultystami i między protestantami a odstępcami. To, co oni nazywają protestantyzmem, jest wiarą rozwiedzioną od pisma i historycznego kościoła. Rzeczywistością jest to, że mimo że ikonostaza może być starsza niż lasery świetlne i generatory dymu, to nie jest w żaden sposób apostolska. Ikonostaza jest bardzo późnym rozwinięciem na prawosławne standardy. Święty Jan Chryzostom nigdy nie widział ikonostazy. Nieba nie, nieba nie. To wieki po świętym Janie Chryzostomie. Liturgia świętego Jana Chryzostoma nawet nie zakłada ikonostazy. Jak Chryzostom, prawdziwi protestanci wierzą bez świateł laserów, generatorów dymu czy ikonostazy. Stoimy razem z synodem Elwiry, który w 305 roku stwierdził: nie będzie żadnych obrazów w kościele, ani to, co jest wielbione i adorowane, nie będzie przedstawiane na ścianach. Stoimy z Soborem Hirei, który w odrzuceniu ikon argumentował z pism. Drugi Sobór Nicejski obalił ten rzekomo powszechny sobór w oparciu nie o pisma, ale jak pokazaliśmy w innym filmie, na fałszywej historii Jana z Damaszku. Nawet rzymskokatolicki uczony, ojciec Richard Price, przyznaje: ikonoklastyczne twierdzenie, że cześć kierowana podobizną nie sprowadza się z powrotem do złotej ery ojców, ani co dopiero do apostołów, zostałoby to dziś osądzone przez bezstronnych historyków jako będące po prostu poprawne. Siódmy Sobór Powszechny objął anatemą nie tylko ikonoklastów, ale jasną naukę wieków ojców w oparciu o fałszywą historię Jana z Damaszku. Fobius podobnie objął anatemą nie tylko Zachód, ale i cały zastęp ojców Kościoła w oparciu o inne twierdzenie Jana z Damaszku, które znajduje prawdziwe poparcie tylko pośród Nestorian. Jak Atanazy i Augustyn, protestanci uznają, że ani papież, ani wschodni cesarze, ani ich sobory nie są równe z apostołami. Nie tylko nie posiadają apostolskich darów, ale przeczą sobie nawzajem. Pisma napisane przez apostołów nie. To stąd wiemy, że słyszymy przemawiającego Ducha Świętego. Jak Ireneusz, uznajemy, że wielu, gdy jednakże zostają obaleni z pism, odwracają się i oskarżają te same pisma, tak jakby nie były poprawne, ani nie miały autorytetu, i że są niejasne.
i że prawda nie może być z nich wyciągnięta przez tych, którzy są ignorantami wobec tradycji. Że prawda nie została dostarczona przez środki spisanego dokumentu, lecz ustnie. Prawosławni uskarżają się, że Ireneusz opisuje gnostyków. Zawodzą w rozpoznaniu tego, że wiele z tego, czego oni uczą dziś, jest bardziej gnostyczne niż jest apostolskie. Jest wielka sprawa spekulacji tego, że pewni patriarchowie mogą zaakceptować filiokłę, jak inni zrobili to w przeszłości, lub że Rzym może po prostu się go pozbyć. Tak jak Wschód, Rzym twierdzi, że posiada autorytet do ponownej zmiany swojej wiary. Rzymskokatolicki historyk John W. O'Malley reportuje, że na Soborze Watykańskim I, w reakcji na uparcie kardynała Guidi, że przed wydaniem definicji papież powinien zbadać tradycję Kościoła, papież Pius wypowiedział słynne słowa: Ja jestem tradycją. Ja jestem Kościołem. Cokolwiek się dzieje, Rzym i Wschód będą cały czas upierać się, że reprezentują to, co Kościół zawsze wierzył, gdy w sposób jasny tego nie robią. W międzyczasie, prawdziwi protestanci stoją z Janem Kalwinem. Wyznają, że podczas gdy wyznajemy, że jedynie pisma są nieomylne, wyznajemy to, co jest ustanowione przez starożytne sobory i brzydzimy się każdą sektą i wszelką herezją, które zostały odrzucone przez świętych doktorów, takich jak święty Hilary, święty Antanazy, święty Ambroży i święty Cyryl. Wschód upiera się, że oni są ich prawdziwymi następcami, podczas gdy obkładają anatemą filiokłę jako herezję, która była nauczona przez nich wszystkich. Zamiast Wschodu i Rzymu, wymyślającego anatemy przeciwko protestantom i sobie nawzajem, obaj uczynią dobrze, jeżeli posłuchają tego, co apostoł Paweł powiedział Kościołowi w Galacji. Tam oto była kongregacja, która mogła stwierdzić apostolską sukcesję i posiadała bogactwo ustnej tradycji. A mimo to, co im mówi? Dziwię się, że tak prędko daliście się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Thank you.